No i adekwatnie tak samo sprawa się ma z zakrętem idiotów jadąc od strony Żywca. I wiadomo, jedziemy, wszyscy popylają. Oficjalnie 120, nieoficjalnie to dwa razy tyle nawet i tutaj. I już mamy pierwszy znak, że za kilometr się nam kończy. Gdzieś nam się za kilometr kończy, to automatycznie no, każdy mądry kierowca mający troszeczkę oleju w głowie powinien odjąć gaz, tak? Odjąć gaz, że skoro się coś kończy z drogi szybkiego ruchu, to na pewno nie da się jechać 120, tylko to będzie wolniej. Ile wolniej? Nie wiadomo, ale trzeba już odpuścić, a nie zapierdzielać, słuchajcie, pakę 20 czy tam pakę 50 do samego końca. Tu już są znaki, uwaga, prawda, zakręt w lewo, więc to już nam daje do myślenia. Już jest 80, koniec drogi szybkiego ruchu, 60 już dać daleko, no to hamujemy, redukujemy, tak? Nawierzchnia jest mokra, ale spoko. Ja tu widzę w lusterku, że na dupie już mi siedzą wszyscy. Później ci wszyscy są na barierkach, tutaj 4-5 razy w tygodniu. Proszę, jakaś wycieczka nas wyprzedza. O, hamowanie, hamowanie. Pełny hamulec w Audi. Super, prawie by wyszedł nasz pas. Ale to jest właśnie to. Ja nie wiem, czy by tu włodarze miasta w końcu nie postawili czegoś, co działa jak płakna na byka, albo nie wiem, jakiegoś, nie mówię, policjanta z lizakiem, to wystarczy dać dwa fotoradary po obydwu stronach, ustawić je tak na te 60, no i wtedy by wszyscy, mam nadzieję, zwalniali. Jak widzę, każdy widzi fotoradar, to zwalnia, a za nim przyspiesza. Ustawić go przed tym zakrętem i byłby spokój, tak? Także zakręt idiotów nie ma swojej nazwy przez przypadek, bo tylu idiotów, których się tu rozbija każdego tygodnia, bo wpadają w ten zakręt stówką, czy tam Bóg wie ile, to jest po prostu masakra. Także jak będziecie jechali obwodnicą Bielska w kierunku na Słowację, na Żywiec, tam na Korbielów i tak dalej, to pamiętajcie, że w tym miejscu trzeba zwolnić, a jeżeli jest, nawet warunki są gorsze, to trzeba jeszcze bardziej zwolnić, ale jeżeli warunki są zajebiste, że jest słońce, piękna pogoda, i tak trzeba zwolnić. No to dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.